No dzień dobry. Pokażę Wam na przykładzie paru kwiatków, co zrobić, żeby te kwiatki nam kwitły jeszcze do mrozów. No bo widać, że już te kwiatostany robią się po prostu puste. Tak? A tam głębiej jeszcze chce kwitnąć. I otóż co? Tu mamy prawie same nasionka. Tak? A pod spodem wypuszczają pędy, które mają kwiatki. Także te już wykwitnięte usuwamy na bieżąco. Tak? O, widzicie? I pod spodem są nowe pędy. O, tu pokażę. I teraz tu mamy już pędy z nowymi kwiatostanami. O, tu już nawet jedno, drugie przerasta. Jak te nasionka obetniemy, te kwiatostany, które przekwitły, to nawet widać lepiej te, które mają jeszcze kwitnąć. O, proszę. I usuwamy takie suche. Mhm. O, i to suche usuwamy. O, i tu już mamy kwiatostanki nowe, schowane w środku. Z pączkami. O, a to zabiera siłę przyszłym kwiatkom. Tu jest pełno już młodych kwiatostanów. Także taki floks jeszcze nam długo pokwitnie, jak będziemy do niego często podchodzić. O, zobaczcie. Same młode kwiatki. Tak, one jak będą przekwitać, jak je utniemy, to też jeszcze będą następne. O, i cały ten wierzchołek. Tak, usuwamy. Usuwamy. O, i teraz się troszeczkę odsunę. Tak, no zobaczcie. Tak, widnie. A za tydzień po usunięciu jeszcze będzie tych kwiatków więcej. Pójdziemy teraz do rudbeki nagiej. O, nawet zobaczcie, pysznogłówka jeszcze wypuszcza nowe pędy, tak, które już mają pąki, tak, a te z koszyczkami nasion, tak, jak usuniemy, to te pod spodu nam zaraz będą kwitły. O, jeszcze tu może niżej. Tak. O, tu jeszcze jest jakiś kwiatek. Mhm. O, tu zobaczcie. Już z kątów liści pojawiają się nowe kwiaty. Także trzeba, jak macie zwłaszcza mało, bo u mnie to trudno, żebym wszystko tak pięknie prowadził, bo jest tego ogrom. Ale jak macie mniej, to usuwamy. O, i teraz tutaj rudbekia naga, tak? Ma dużo tych kwiatostanów, które przekwitły. Nawet same te koszyczki, żeby roślinka nie musiała tyle energii przeznaczać na nasiona. Patrzcie, z kątów liści wypuszcza następny kwiat. Tak? Z kątów liści wypuszcza następny kwiatek. Tak? Z kątów liści wypuszcza następny kwiatek. Tu następne kwiatki. Także, żeby im dać szansę, usuwamy te stare kulki, no, które już nie będą kwitły. O, tu usuwam trzy. Tak? I mam jednego, ale następnego. Pojawią się, proszę, za kąta liścia już pojawia się następny. Także przedłużymy tej roślinie kwitnięcie o kolejny miesiąc. A kolejny miesiąc to już koniec września.
Tak, usuwamy. Usuwamy. Śmiało. Oj, zobaczcie. Jest pełno młodych. Jest pełno młodych. Tak, ale jak będą nasionka, to one nie będą rosły w takiej ilości, nie będą rozwijały się. Po prostu. Tu mamy same koszyczki. Ucinamy. 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 Tak, ucinamy te koszyczki. Można je sobie zebrać, wysuszyć i wysiać. O, i zaraz wam pokażę efekt natychmiast. A po dwóch tygodniach strach się bać, co się tu będzie działo. O, tutaj. I teraz zobaczcie. Jest kwiatek. Jest kwiatek. Jest kwiatek. Jest kwiatek. Są dwa kwiatki. Także będzie jeszcze się działo. I czy co by to nie było. Tak, co kwitnie jesienią, przycinamy, żeby spowodować rozkrzewienie i następne kwiatki. Do zobaczenia.